Cześć, witajcie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się dzisiaj znów spędzić ze mną trochę czasu. Dzisiaj będzie o Nini Andrycz, która podbijała polskie teatry. Niektórzy powiedzą, że również kino, ale też będą tacy, którzy pamiętają ją również jako pierwszą damę, lojalną żonę swojego męża. I choć faktycznie mąż był w niej zakochany, a ona była bardzo niezależna i lubiła postawić na swoim, to chyba nie było w jej życiu większej miłości niż teatr. Ale oczywiście historia miłosna, jak zawsze u mnie, będzie się też tutaj przewijać. No i to nie ta, o której myślicie. Dlatego warto zostać ze mną do końca, bo będzie się działo. Lecimy! Bóg nie stworzył mnie do roli sierotki, miała powiedzieć w jednym z wywiadów i chyba miała rację. Niemal do śmierci w 2014 roku twierdziła, że urodziła się w 1915. Chociaż przeczyły temu różne fakty. Jej setne urodziny przeszły więc bez echa, spędziła je z kilkorgiem przyjaciół, wszak oficjalnie miała dopiero 97 lat. Ja często mówię, że wierzcie w co chcecie, ale są tacy, co w horoskopy wierzą. A w horoskopie dla Niny przepowiedziano jej długowieczność. No i faktycznie to się zgadzało, ale nie przepowiedziano jej tak wielkiej kariery, jaka na nią czekała. I choć faktycznie ról stworzyła bardzo dużo, wiele takich, które zapadły krytykom filmowym i teatralnym, przede wszystkim teatralnym, w pamięć, myślę, że bardzo przysłaniało to właśnie jej aktorską karierę, jej życie prywatne i zakulisowe. W rzeczywistości przyszła na świat 11 listopada 1912 roku, czyli Skorpion, w Brześciu nad Bugiem. 5 lat później znalazła wraz z matką schronienie u bardzo bogatych znajomych w Kijowie, ponieważ wybuchła wojna. Niestety, kiedy wybuchła rewolucja, ich znajomi stracili majątek i Nina wraz z mamą musiały zostać obywatelkami Związku Radzieckiego. Na szczęście jej mama bardzo dobrze znała języki, dlatego mogła pracować w ZSRR jako tłumaczka. Nina chodziła więc tam do szkoły, a ojczystego języka mogła używać jedynie w domu. Zresztą religii, która była dla niej wtedy bardzo ważna, była uczona tylko w konspiracji i faktycznie przez większość swojego życia mówiła, że nie pałała w związku z tym miłością ani do Rosjan, ani do państwa rosyjskiego. Już wtedy jej talent wysuwał się na prowadzenie. Powiedziała po latach, że właśnie w tamtej szkole odkryła, że może mieć pewną władzę nad swoimi koleżankami, rówieśnikami, dlatego że kiedy mówiła wiersze, wszyscy jej słuchali. Po kilku latach udało się rodzinie na szczęście wrócić do domu dzięki wujostwu, które pracowało w dyplomacji, no i resztę życia Nina spędziła już w Białymstoku. Ojciec Niny już nie żył, kiedy okazało się, że matka totalnie sprzeciwia się wyborowi córki, która w 1934 roku mimo wszystko ukończyła szkołę teatralną. Już wam wielokrotnie mówiłam, że w tamtym czasie zawód aktorki to nie był wymarzony zawód dla córki z dobrego domu. Raczej myślano, że takimi artystycznymi zawodami zajmują się dziewczyny, no, lekkich obyczajów, mówiąc delikatnie. Nie od początku jednak Nina była taką buntowniczką. Było też prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim właśnie na życzenie mamy. Również później była historia na Uniwersytecie Warszawskim, więc widać, że trochę krążyła, nie do końca wiedziała, na co się zgodzić. Zaczynała w Wileńskim Teatrze na Pochulance. Uciekła tam przed niespełnioną miłością, ponieważ jej ukochany miał żonę, ale po roku wróciła do stolicy. O tej miłości będzie jeszcze później, bo teraz powiem trochę o Teatrze Polskim, w którym aktorka spędziła praktycznie całe życie i którego można powiedzieć, że na pewno była jedną z największych gwiazd. Uwielbiana, obsypywana kwiatami i prezentami, zapraszana na salony. W 1938 roku przyznano jej na przykład tytuł Miss Elegancji. I kiedy wam się wydaje, że tylko dzisiaj media grzebią gwiazdą w życiu prywatnym, to powiem wam, że na przykład o tym, że Nina złamała nogę w 1936 roku, rozpisywały się wszystkie gazety w Polsce. Zresztą w tym Teatrze Polskim można powiedzieć, że była za pan brat nie tylko z aktorami, ale również z samą instytucją, ponieważ teatr powstał 2 miesiące po jej urodzeniu, więc właściwie oprócz tego, że była z nim związana od kiedy zaczęła w ogóle uprawiać zawód aktorki, o tyle mogli sobie śmiało o sobie mówić, że są rówieśnikami. Zresztą, kiedy wybuchł wielki pożar w 1939 roku w tym właśnie teatrze, to Nina własnymi rękami przyczyniała się do tego, żeby ten pożar ugasić.
Nadeszły jednak trudne czasy, II wojna światowa, czyli czas, w którym teatry nie bardzo miały rację bytu, ponieważ tak jak Wam mówiłam w odcinku o Igosymie, były miejscem, które miało sprzyjać propagandzie, a nie sztuce. Dlatego Nina w tym czasie bojkotowała teatr i pracowała jako kelnerka w słynnej już restauracji U Aktorek, w lokalu, w którym ulubienice warszawskiej publiczności podawały kawę, a także recytowały poezję. Lokal, choć bardzo drogi, w tym czasie cieszył się bardzo dużą popularnością, a żeby zjeść tam niedzielny obiad, koniecznie trzeba było zrobić rezerwację. W 1947 roku została żoną Józefa Cyrankiewicza, ówczesnego premiera Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Małżeństwo przetrwało 20 lat, jednak na próżno szukać w nim jakichś wulkanów miłości czy też namiętności. Sama Andrycz mówiła, że chyba na jego pomyślność wpływało to, że przez wszystkie te lata była bardzo zaabsorbowana teatrem, który chyba całe życie był jej pierwszą i największą miłością. Będzie co prawda jeszcze jeden rywal do tego tytułu. Zapytana o największą miłość życia, jakoś nigdy nie wspominała o swoim mężu. Nawet gdy przez 20 lat była jego żoną, w jej gabinecie stało zdjęcie zupełnie innego faceta. Dopiero po latach zdecydowała się wyjawić jego imię i nazwisko, a także no nieco pikantną jak na tamte czasy szokującą historię, która się za nim kryła. Poznała go jako 19-letnia studentka aktorstwa i od razu zrobił na niej bardzo duże wrażenie. Później pisano, że to dlatego, że jej ojciec zmarł i szukała wsparcia mężczyzny, który będzie mógł ją tak poprowadzić przez życie, a ponieważ właśnie był to mężczyzna dużo starszy, wiele osób dopatrywało się w tym tego wrażenia, jakie wywarł na młodej aktorce. Tym mężczyzną był Aleksander Węgierko. Był wykładowcą, podzielającym jej zainteresowanie, statecznym, przystojnym, starszym o kilkanaście lat. Tylko że od dawna związanym z inną kobietą, po prostu żonatym. W dodatku jego żona Zofia, jak przyznawała się potem Andrycz, okazała się kobietą bez skazy. Ta utalentowana artystka z wykształceniem plastycznym swoją karierę odsunęła na drugi plan, byle tylko wspierać ukochanego męża i pomóc mu w realizacji obranych przez niego celów teatralnej pasji. Podobno też uparcie ignorowała jego wszystkie romanse. No i młodziutka aktorka Nina dała się w to wciągnąć, chociaż wiedziała, jaka jest sytuacja mężczyzny. Ten jednak nie rozważał rozwodu i Nina chyba nawet na to nie nalegała, tym bardziej, że poznała Zofię i sama zauważyła to, jak dobrą jest żoną i jak bardzo nie zasługuje na takie traktowanie. W dodatku, kiedy kobiety się poznały, żona Węgierki poprosiła bardzo grzecznie o to, żeby młoda aktorka nie niszczyła jej małżeństwa. Andrycz podeszła ze zrozumieniem do tej prośby i postanowiła nie niszczyć tego małżeństwa, oddalając się w cień. Być może nie chciała budować swojego szczęścia na cudzej krzywdzie, a może po prostu doszła do wniosku, że nie byłaby zbyt dobrą kandydatką na żonę, ponieważ faktycznie chyba nie byłaby gotowa do aż tak dużych poświęceń. Zresztą później na szczęście, co myślę, że nie jest dość popularne w takich sytuacjach, kobiety zaprzyjaźniły się z sobą i bardzo serdecznie się o sobie wypowiadały już nawet kilka lat po śmierci Aleksandra. No jeżeli Wam się wydaje, że tutaj po prostu był jakiś płomienny romans, to źródła temu przeczą. Podobno Andrycz nie poszła do łóżka ze swoją miłością życia i zachowała dziewictwo aż do końca studiów. Chociaż ja zawsze uwielbiam takie doniesienia właśnie, jeżeli chodzi o źródła, tak jakby po prostu wszyscy wiedzieli, co tam się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Także ja uważam, że nie ma to zbyt dużego znaczenia. Niestety ta historia nie kończy się happy endem, ponieważ gdy wybuchła wojna, Węgierko wyjechał na wschód, a później Suchonim zaginął. Prawdopodobnie podczas wojny mężczyzna ukrywał się w Białymstoku, albo u księdza, albo u jakiejś rodziny księdza, takie dochodziły głosy do kobiet później, a ponieważ miał żydowskie pochodzenie, to najprawdopodobniej trafił do jednego z obozów koncentracyjnych. Albo w ten przebieg wydarzeń zdaje się wierzyć również Andrycz, gestapowcy rozstrzelali go w pobliskim lesie. Zakochanej aktorce zostały więc tylko fotografie, no i oczywiście wspomnienie tego płomiennego, no i jak niektórzy twierdzą, również niewinnego uczucia.
Po tym wszystkim kobiecie, która była niewątpliwie bardzo atrakcyjna, pozostało całe grono adoratorów. Ona jednak skupiała się na teatrze, choć jak sama przyznała, lubiła również sobie poflirtować, ale głównie na tym się kończyło. Często podkreślała, że nie nadaje się na żonę i w ogóle nie kręci ją ta funkcja, więc raczej nie będzie zadowolona z zakładania rodziny. Józef Cyrankiewicz natomiast zaczął swoje zaloty od wysyłania bukietów kwiatów, bardzo romantycznie. Potem poprzez bliskich znajomych aktorki starał się do niej coraz bliżej podejść, tak ją trochę zaczarować, no i trochę mu się udało, zyskał w końcu przychylność aktorki, jednak do ślubu było jeszcze daleko, ponieważ nie zmieniła swojego zdania i nie chciała zostać niczyją żoną. W końcu jednak po wielu namowach uległa i została żoną Józefa Cyrankiewicza, dzięki czemu dość kontrowersyjnie pozostawała na świeczniku jako nie tylko gwiazda aktorstwa, ale również pierwsza dama. I można powiedzieć, że to małżeństwo otworzyło jej drzwi do wielkiego świata, bo zachwycały się nią wtedy sławy. I to nie tylko kina, ale również polityki. Podczas jednej z wizyt poznała na przykład premiera Kremlu. Otrzymała też futro z norek od Józefa Stalina, jednak wzgardziła tym prezentem i futro z norek bardziej przysłużyło się molom w szafie niż aktorce. Zresztą tego Stalina to ona chyba za bardzo nie szanowała albo i nie lubiła, ponieważ jak było spotkanie zaplanowane, wiecie, z taką pompą. Możecie sobie to dzisiaj wyobrazić, jakby do Andrzeja Dudy przyjeżdżał Trump i okazałoby się, że jego żona poszła uczyć dzieci niemieckiego. No to było podobnie w tym przypadku, ponieważ Nina stwierdziła, że nie będzie marnować czasu na odwiedziny Stalina i udała się na spektakl, który miał z tego powodu zostać odwołany, a ostatecznie odbył się, bo aktorka po prostu postanowiła wybrać swoją największą miłość. No wiecie, dość ryzykowne biorąc pod uwagę metody Stalina. Natomiast skończyło się tak, że puścił on komentarz, żeby tak chyba sobie nie uwłaczać tym, że nie zdecydowała się z nim spotkać polska pierwsza dama, że ta kobieta musi naprawdę kochać swoją pracę. Zresztą aktorka miała szczęście do takich prezentów, bo od Chruszczowa też dostała brązowe futerko. No i pewnie zaraz mi się tutaj pojawią komentarze, które wręcz uwielbiam. Uwielbiam takie oceniające komentarze, ponieważ zawsze trafi się ktoś, kto napisze coś nie na temat, a tutaj może i będzie na temat w końcu. Bo się okazuje, że aktorka dla wielu osób jest również przykładem na to, że można nie chcieć mieć dzieci i to za wszelką cenę, ponieważ bardzo często i nie ukrywała tego, mówiła również o tym, że poddała się dwukrotnie zabiegowi aborcji. Podobno bała się bólu porodowego, w ogóle nie miała instynktu macierzyńskiego i nie pragnęła mieć potomka. Gdy wreszcie zaszła w nieplanowaną ciążę, zdecydowała się na zabieg. Mąż jej wybaczył, lecz kiedy powtórzyła się taka sama sytuacja, chyba nie wytrzymał. Mężczyzna się załamał. Ta otwarta manifestacja ich odmiennych pragnień wreszcie przypieczętowała rozstanie. Rozwiedli się w 1968 roku. Od tamtej pory żadnemu mężczyźnie nie udało się zwrócić jej uwagi, zainteresować jej na tyle, by móc wygrać z jej największą miłością, jaką niewątpliwie był teatr. I wracając do jej aktorskich osiągnięć, choć naprawdę stworzyła bardzo dużo świetnych kreacji, często mówiono, że nie we wszystkich się odnajdywała i tutaj będzie mały przykład. Skrytykowana została na przykład za tytułową balladynę z najsłynniejszego bodaj dramatu słowackiego. Andrycz występowała także w filmach, choć w jej dorobku ekran zdecydowanie przegrywał ze sceną. Debiutowała jeszcze przed wojną w filmie Uwaga, szpieg. I był to film reżyserowany przez słynnego Eugeniusza Bodo. Pewnie już mieliście ochotę napisać w komentarzu, że na uwagę zasługuje jej także literacka przygoda. Tak, ponieważ pisała i to z wielkimi sukcesami. Do rozwoju tej pasji namawiał ją sam Jarosław Iwaszkiewicz, który dostrzegał wartość w jej pisarskich próbach. Są mądre i piękne, mówił. Aktorka wydała 7 tomików poezji. Odeszła 31 stycznia 2014 roku i tak jak przystało na taką gwiazdę, została pochowana na warszawskich Powązkach. Życzyła sobie, by jej grób był umiejscowiony niedaleko grobu Gustawa Cholubka i tak się też stało. Prosiła także, aby zdobił go napis Królowa Sceny Teatru Polskiego. Wola aktorki została spełniona. I choć pomagała wielu ludziom, chociażby wykupywała kolegom leki w aptece,
rządowej. Byli też tacy, którzy zarzucali jej chłód i wyniosłość. Bardzo często tak się zdarza w przypadku bardzo dużych gwiazd. Już Wam o tym mówiłam, ponieważ ludzie, mam wrażenie, nie dostrzegają tego, że takie gwiazdy bardzo przyciągają do siebie wiele osób. I to jest bardzo takie energiogenne, ja bym powiedziała, jeśli tu o słowotwórstwo chodzi. Ponieważ po prostu z każdym trzeba trochę zamienić tego słowa. Każdemu trzeba poświęcić trochę swojej uwagi. I w pewnym momencie myślę, że w tych gwiazdach jednak wykształci się taki chłód, taki trochę dystans, który sprawia, że mogą w głębi siebie pozostać właśnie sobą. Zresztą, gdybyśmy wszyscy byli gwiazdami, to pewnie byśmy wiedzieli, ile interesownych ludzi się kręci wokół takich osób, chcąc tylko i wyłącznie ogrzać się w ich świetle, a czasem nawet i coś więcej. Dlatego też często mówiło się, że nawet z kolegami, z którymi była na ty, dzielił ją pewien mur. Jej nieliczne przyjaźnie z koleżankami trwały dość krótko. Być może przez to, co przeszła w życiu, a może po prostu była niezłą indywidualistką. Na pewno nie można odmówić jej jednego. Miała dość siły i uporu, żeby być po prostu sobą. Do ostatnich dni była aktywna i pełna energii. Jako stulatka czytała na spotkaniach ze studentami swoje tomiki poezji, a także udzielała im porad aktorskich. Rozdawała autografy, udzielała wywiadów. I przede wszystkim to, za co ja ją niesamowicie cenię, to to, że żyła tak jak chciała. A niewielu w dzisiejszych czasach się to udaje, niestety. No i z tym zdaniem Was zostawiam. Żyjcie tak jak chcecie, ale pozwólcie też żyć innym. A jeżeli Waszą dzisiejszą wolą jest zostawienie mi suba i łapki w górę, to będę bardzo wdzięczna. A, i mam prośbę, bo już się chyba trochę ziomkujemy. Słuchajcie, zrobiła się trochę mała przepaść między moim Instagramem a YouTube'em. Tu jest nas bardzo dużo, na Insta mało. No i co mam Wam powiedzieć? Fajne projekty by się szykowały, gdyby ta dysproporcja była mniejsza, dlatego że, no, czasem ten Instagram jest potrzebny, więc jeżeli mnie lubicie, to wbijajcie tam i obserwujcie, a obiecuję, że będą tam dla Was również ciekawe treści, więc do zobaczenia tu i tam. Trzymajcie się, dzięki za dziś. Pa!